Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszej audycji. Nie chcę wam zajmować dużo czasu. Dzisiaj tytuł audycji: co John Lennon ma wspólnego z wojną? Ano ma bardzo dużo. Te dyktowania publikowane w tych wszystkich książkach nie są jeszcze nadal traktowane zbyt poważnie. Niektórzy już uwierzyli, ale no oczywiście zdecydowane grono jeszcze nie zdaje sobie sprawy z żelaznej konsekwencji własnych czynów. Nie ma przepraszam, nie ma nie chciałem, nie ma zmiłuj się, nie ma wybaczenia. Co posiejesz, to zbierzesz. Zawsze. Myślicie, że to bestialstwo rosyjskich żołnierzy na Ukrainie, że ono jakoś tak gdzieś zniknie, odejdzie w niepamięć? Nie, to wszystko wróci. I powiem wam, jak to wróci. Tacy żołnierze, którzy zamiast wziąć do niewoli i doprowadzić do punktu, gdzie się trzyma jeńców pojmanych, bestialsko mordując, gwałcąc na oczach matki, dziecka, zabijając, straszną na siebie karmę sprowadzają. I ludzie tego nie rozumieją. Zachłyśnięci technologią, nie pojmujemy tej konsekwencji, że ona jest pierwotna, a ta rzeczywistość materialna jest wtórna. Nareszcie powinniśmy sobie wszyscy z tego na 100% zdać sprawę. To całe bestialstwo żołnierzy w konsekwencji, po prostu jeżeli taki żołnierz zgwałcił i zabił, urodzi się jako dziecko, jako właśnie to dziecko, na którym dokonał gwałtu czy zabójstwa, i będzie zgwałcone i zabite. W Afryce, może nawet gdzieś w Ameryce, w Europie, gwałciciele i mordercy nadal wszędzie się zdarzają. Po prostu taki los będzie sobie musiał wybrać, żeby odczuć na własnej skórze, co zasiejesz, to zbierzesz. No i te jakże znamienne słowa Matki Jezusa, Boga: cudzy ból nie boli. Dlatego każdy w konsekwencji musi odczuć. Myślicie, że ten głód, ta śmierć dzieci, te gwałty w taki czy inny sposób w Afryce, że to jest przypadkowe? Nie. To, co się dzieje w Nigerii, w innych krajach Afryki, to wszystko są właśnie byli gwałciciele i mordercy z czasów wojny. A jak się to ma do Johna Lennona, którego życie zostało skrócone w 1980 roku? Został zastrzelony w wieku 40 lat, kiedy tak mu się bardzo dobrze żyło, był szczęśliwy, spotkał tą swoją Yoko Ono, z którą się spotykał w wiele poprzednich żyć. Cudownie im się żyło. I nagle jego życie musiało się urwać. A dlaczego? Zaraz wam przeczytam. To jest z tomu pierwszego, Co mówią zmarli. Tutaj jest dyktowanie Johna Lennona. Każde dyktowanie, mimo że może ja je tak trochę lekko podaję, to jest śmiertelnie poważne i należy do tego tak podejść. Tu w każdym dyktowaniu, każdy los człowieka, życie szczęśliwe czy nieszczęśliwe, to jest wszystko śmiertelnie poważne i to dotyczy nas wszystkich. Jeżeli macie w rodzinie, że komuś zmarło dziecko albo nie daj Boże zostało zgwałcone i zabite, no to wiecie, że nie jest to przypadkowe. Że ten ból, który odczuwacie jako bezpośrednia rodzina, matka, ojciec albo i dalsza rodzina, bo kochaliście to dziecko, jest nieprzypadkowy. To jest ta żelazna, bezwzględna konsekwencja miłości boskiej. Co zasiejesz, to zbierzesz. Ona działa oczywiście w obie strony. Jeżeli
bezinteresownie dopomagamy innym, rozsiewamy miłość. To do nas wraca. Ale wielokrotnie jest tak, że ludzie, którzy rozsiewają miłość, też nagle giną, też ich śmierć dosięga. I można zadać pytanie, jak to tak? Taki dobry człowiek tylko w życiu rozsiewał miłość i nagle jego życie urwało się. A no właśnie z tych powodów, z tej żelaznej konsekwencji. John Winston Ono Lennon, bo takie miał oficjalne nazwisko, ono sobie wziął po Yoko Ono jako trzecie, jako nazwisko, John Winston Ono Lennon. Tak jak mówiłem, został zastrzelony w wieku 40 lat przez Marka Davida Chapmana z Teksasu, który nadal odsiaduje wyrok. On tam czekał na niego wcześniej, przed wejściem do swojej rezydencji, gdzie mieszkał John Lennon. To rezydencja Dakota na Manhattanie w Nowym Jorku. Wymienił z nim uścisk dłoni, miał przy sobie płytę Double Fantasy, podwójna fantazja, poprosił o autograf i na tej płycie John Lennon się podpisał. Zamienili nawet kilka słów i później czekał na niego, bo tak myślał, no wiedział, że John Lennon będzie wychodził. I wtedy właśnie wieczorem późnym zastrzelił go. 5 kul, tego 4 trafiło. A jeszcze na 3 godziny przed śmiercią John Lennon udzielił ostatniego wywiadu za życia, w którym powiedział: wciąż wierzę w miłość, w pokój, w pozytywne myślenie. Ale pewnie jesteście ciekawi, to dyktowanie już było i ono już jest ponownie na stronie Facebooka dyktowania ludzi w duchu. Także zapraszam całe i ten fragment, tak jak się on w tej książce ukazał, na stronie 59. A John Lennon to był 71 duch z pierwszej 500 dyktowań, jaki byłem świadkiem, jakie Nel Halina Noel otrzymała. 85 dyktowanie do książek i dyktowanie otrzymane przez Nel Halinę Noel w poniedziałek, 12 maja 1986 roku, więc to jest, czyli 35 chyba, czy 36 rocznica tego dyktowania właśnie minęła 12 maja. I dlaczego życie Johna Lennona musiało się tak nagle gwałtownie urwać? Jaki to ma związek z wojną na Ukrainie? No ma ścisły związek. Proszę posłuchajcie tego fragmentu. Dyktuje John Lennon. Robert zapytał, jak to się stało, że zostałem zabity. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Ja nie musiałem zabić go w czasie wojny. Tutaj John Lennon odwołuje się do swojego poprzedniego życia przed Johnem Lennonem. Powinienem był go wziąć do niewoli. Jako żołnierz spełniłbym swoją funkcję. Moja misja byłaby spełniona. Żadnej winy z mojej strony. Tymczasem zamiast zabierać go do niewoli, ja go z zimną krwią zastrzeliłem. Świnia. Ot i oberwałem to samo. Z tą różnicą, że ja nie byłem za swój haniebny czyn ukarany. Odcierpiałem przez pozbawienie, skrócenie mi życia, gdy tak dobrze mi się żyło. Zabijać nie wolno. Dlatego przyjdzie czas, mimo że on karę odpokutuje, tą ziemską, bo siedzi na więzieniu ten Chapman. On odcierpi swoją drogą i to bardzo. I to tyle lat, ile ja żyłbym, gdybym nie został zabity. Ale Lennon miał szansę dożyć 80 czy 90, jak McCartney. I inni, więc tyle lat, o tyle lat zostanie urwane życie Chapmanowi. To jest ta bezwzględna konsekwencja, co zasiejesz, to zbierzesz. Słyszałem waszą dyskusję.
Co ja mam do powiedzenia? Chyba tylko zastosuję słowa Boga. Znacie to powiedzenie. Co posiejesz, to zbierzesz. Ach, gdybym strzelając zimną krwią pamiętał, lub co bardziej rozumiał znaczenie tych słów. Gdybym zachował się jednak inaczej, jak inaczej wyglądałoby teraz moje życie? Ciągle jeszcze żyłbym i cieszył się z tego. Masa ludzi żyje, ale czy oni żyją? Oni wegetują. Oni nie zdają sobie sprawy, że mają wszelkie dane, żeby w tym swoim życiu cieszyć się, doceniać, że żyją. Nie, wieczne narzekania, utyskiwania, sople lodu. A po co ja się pytam? Jak wiele dałbym, gdybym mógł się znaleźć w ich roli. Żyć. Żyć fizycznie nawet z tymi samymi niby problemami. Co to za problemy? Jeżeli można je rozwikłać, pokonać, jak nie wcześniej, to później. A ja nie żyję. Ach, jak mi tego życia fizycznego żal. Gdybym mógł przypuszczać, co mnie spotka za ten mój haniebny czyn, primo, nie strzela się do leżącego rannego. Sekundo, nie wolno strzelać do żołnierza, a trzeba go wziąć do niewoli. Gdyby wylizał się z ran, wyzdrowiał, tak byłoby dobrze. Moja w tym byłaby wtedy zasługa, gdybym dopomógł mu wstać i gdybym go doprowadził do punktu, gdzie inni zbierali żołnierzy wziętych do niewoli. Teraz wiecie, rozumiecie, za co tak bardzo odcierpiałem. Za co zostałem pozbawiony życia. Ot i los sobie zgotowałem. A kiedy to było? 2 wieki temu. Czas, moi kochani, nowi przyjaciele, nie odgrywa roli. Wcześniej czy później przychodzi do nas to, na co sobie zasłużyliśmy, co na siebie narzuciliśmy. Nasza wolna wola zadziałać tak lub inaczej, to od nas zależy. Ale zostawiam ten bardzo dla mnie przykry temat, który sprawia i będzie nadal sprawiać mi wielki ból, że oto nie żyję, a mógłbym. Dlatego wy, moi drodzy, nowi przyjaciele, i wy wszyscy, którzy będziecie czytać te moje słowa, doceniajcie życie. Doceniajcie, że je posiadacie i cieszcie się nim. Myślę, że to jest świetny przykład, ten fragment dyktowania Johna Lennona z pierwszego tomu, co mówią zmarli. Polecam, jeżeli ktoś jeszcze nie ma, a chciałby wejść, zapoznać się z dyktowaniami, czym są te przekazy. Tak jak mówię, to są śmiertelnie poważne przekazy, tak jak tutaj życie Lennona. Jakże inaczej mogłoby się potoczyć, gdyby w poprzednim życiu tak od sobie, bo mu się tak podobało, zastrzelił leżącego, wziętego do niewoli. A jaki los, pytam, dzisiaj sobie szykują ci wszyscy, którzy tak okrutnie postępują na tej wojnie, która się teraz toczy za naszą wschodnią granicą na Ukrainie. Jaki los czeka tych ludzi, którzy znęcają się, gwałcą, zabijają. Tak jak mówiłem, taki ktoś urodzi się jako dziecko. Będzie szczęśliwy jako dziecko. Szczęśliwy tego poznawania świata. A tu nagle łup. Ktoś go zgwałci, zabije. Rodzice będą strasznie cierpieć, chowając to dziecko, bliscy. No ale niestety będzie fala zbrodni dzieci po tej wojnie i kobiet też, tak jak one są traktowane, gwałcone i zabijane. To samo spotka tych wszystkich żołnierzy rosyjskich, którzy dzisiaj tak postępują tam. I wszystkich, którzy źle postępują. Myślicie, że takie dziecko, które było głodzone, bite i zagłodzone na śmierć w Anglii, było kilka takich przypadków, w Polsce zdaje się niedawno jeden, że to jest przypadkowe? Nie. Takie dziecko
musiało doświadczyć na swojej skórze to, co sprawiło innemu dziecku jako dorosły, dorosła w poprzednim życiu. Musimy sobie zdać sprawę, że ta konsekwencja czynów to jest ten pierwotny budulec świata, w którym egzystujemy, tej energii. Że te życie materialne, które mamy, ono właśnie kręci się jak bąk wokół konsekwencji naszych czynów. I teraz każdy może sobie zadać pytanie, czy czuje się szczęściarzem? Każdy ma w sobie te informacje, kim był w poprzednim życiu, czy dokonał jakiejś zbrodni, że jego życie musi się urwać, albo że ma takie czy inne nieszczęścia, jego czy ją dopadają. To wszystko jest takie proste. Wpisujcie swoje uwagi. Nie chcę wam więcej zajmować czasu. Zapraszam do subskrybowania kanału, polecania audycji znajomym. Całe dyktowanie Johna Lennona już było czytane i u Rachela, i u Janusza Zagórskiego. Dam link też do tej pierwszej audycji, gdzie czytałem Johna Lennona, ale nadal jeszcze to nie wybrzmiewa, jeszcze nie jest odpowiednio zrozumiane. Nadal nie zdajemy sobie w pełni sprawy, że te nieszczęścia, które dosięgają dzieci w Polsce, wszędzie na świecie, kochanych przez rodziców, dzieci giną, chorują, są zabijane, że to nie jest przypadek. Pod każdym zabitym dzieckiem, nagle czy ciężko chorym, kryje się jakiś zbrodniarz, morderca. Niestety, taka jest Boża prawda. I nie ma tutaj, tak jak mówiłem, wybaczania. Co z tego, że się ziemską karę odbędzie, jak i tak ta kara energetyczna, karmiczna dosięgnie nas i znienacka nas łupnie. Dziękuję za uwagę, a postaram się wkrótce nagrać dla odmiany jakąś bardziej pozytywną, wesołą audycję. Do usłyszenia, do miłego już wkrótce. Dziękuję wszystkim za oglądalność, za wpisy, za komentarze i za prywatne wiadomości, których dużo otrzymuję. Do usłyszenia, do miłego.